Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na ostatnim przedwakacyjnym spotkaniu z cyklu Archiwalne Środy w Przystanku Historia, Centrum Edukacyjnym Przystanku Historia w Krakowie. Szanowni Państwo, ja nazywam się Rafał Wyrcz. Kieruję oddziałem Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Pełnię dzisiaj rolę gospodarza, jak to się już udało podczas naszych spotkań, ale głównym naszym gościem i bohaterem będzie pracownik oddziałowych archiwum, pan Radosław Kurek, który przygotował dzisiaj dla Państwa prezentację, wystąpienie, nie wątpię, że bardzo ciekawe, dotyczące jednej z najbardziej tajemniczych, bo nieco zapomnianych, ale bardzo ważnych postaci, będącej w gruncie rzeczy swego rodzaju uosobieniem stalinowskiego komunistycznego terroru w Polsce, postaci Romana Romanowskiego, naszego niż pana, który miał, i to pewnie nie jest powodem dla kogokolwiek, ale krakowskie korzenie. Myślę, że to jest też rzecz, o której warto pamiętać, będąc tutaj w Krakowie. Tyle ja. Oddaję głos panu Radosławowi. Dziękuję panie naczelniku. Dzień dobry państwu. Przede wszystkim chciałbym podziękować za poświęcenie swojego czasu i wzięcie udziału w dzisiejszym spotkaniu. Tym bardziej, że tematyka naszego dzisiejszego spotkania, tak jak już pan naczelnik tutaj wspomniał, wcale nie jest lekka, bo dotyczy jednej z najczarniejszych postaci w historii Polski, jednego z największych zbrodniarzy okresu stalinowskiego w Polsce, Romana Romanowskiego. No i na wstępie przychodzi mi jeszcze wyrazić taką nadzieję, że pomimo tej tematyki wyjdą Państwo dzisiaj z tego spotkania z takim przekonaniem, że nie był to czas stracony. Przechodząc natomiast już do tematu mojego wystąpienia, chciałbym rozpocząć od takiej krótkiej refleksji. Otóż Romanem Romanowskim zajmuję się już blisko od 10 lat, w zasadzie od czasu mojej pracy magisterskiej. I przez ten okres kilka, jeśli nie kilkanaście razy miałem okazję zetknąć się z taką obiegową opinią krążącą w środowisku historyków, że oto ów Roman Romanowski miał być w rzeczywistości osobistością czy osobą numer jeden w aparacie bezpieczeństwa państwa okresu stalinowskiego, osobą, która niejednokrotnie swoimi wpływami przekraczała nawet wpływy swojego bezpośredniego przełożonego Stanisława Radkiewicza. Ta teza oczywiście przynajmniej częściowo znajduje swoje potwierdzenie w wielorakich wspomnieniach czy nawet zeznaniach sądowych wysokich funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa publicznego od Światły, Różańskiego, na Fejginie kończąc, a nawet szukając gdzieś wyżej, nawet w wywiadach z Jakubem Bermanem, ale również wśród pracowników bezpieczeństwa nieco niższego szczebla, którzy tylko na chwilę mieli okazję zetknąć się ze sposobem funkcjonowania kierownictwa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Ta teza tak często, przynajmniej wobec mojej osoby, ferowana wobec moich kolegów historyków zajmujących się historią stalinizmu w Polsce, nie znajduje jednak takiego przełożenia, o czym tutaj pan naczelnik wspomniał, na takie powszechne postrzeganie ścisłego kierownictwa aparatu bezpieczeństwa, które zazwyczaj postrzega się przez takie osoby jak właśnie Józef Różański, wieloletni szef Departamentu Śledczego NBP, Julię Brystygier, szefową Departamentu 5 NBP, postrzeganą zresztą jako takiego swoistego rodzaju szarą eminencję w resorcie. Oczywiście przez pryzmat samego szefa resortu Stanisława Radkiewicza, czy wreszcie przez pryzmat wicedyrektora Departamentu 10 NBP Józefa Światły, który na kartach historii zapisał się przede wszystkim swoją śmiałą ucieczką na zachód w grudniu 1953 roku, czym w rzeczywistości rozpoczął demontaż aparatu represji w takim kształcie, jakim znamy go z lat 1944
54. Szanowni Państwo, ja podczas tego swojego wystąpienia chciałbym jednak zaproponować Państwu nie tylko podróż przez karierę polityczną Romana Rumkowskiego, ale również spróbować się odnieść właśnie do tej tezy stawianej przez historyków polskiego stalinizmu. A zatem, czy rzeczywiście można mówić o Rąkowskim w jakimś kontekście, o osobie numer jeden aparatu bezpieczeństwa publicznego Polski stalinowskiej? Ci z Państwa, którzy mieli okazję zapoznać się z treścią plakatu reklamującego to nasze dzisiejsze spotkanie, wiedzą już, że, zresztą wspominał też o tym Pan Naczelnik, że Rąkowski urodził się w 1907 roku w Krakowie, w biednej rodzinie żydowskiej, rodzinie robotniczej, rodzinie wielodzietnej, z których większość, a w zasadzie całość rodziny Rąkowskiego zginęła podczas II wojny światowej w obozach na terenie Krakowa i Tarnowa. Swoją działalność komunistyczną Rąkowski rzeczywiście rozpoczął prowadzić na terenie naszego miasta. Niestety mamy bardzo duży problem, jeśli chodzi o określenie bezpośrednich powodów jego akcesu do ruchu komunistycznego. Niestety nie pozostawił on po sobie żadnych wspomnień ani relacji, które mówiłyby wprost o powodach swojego akcesu do ruchu komunistycznego. I w zasadzie jedynym punktem zahaczenia dla nas jest jego życiorys spisany w pierwszej połowie lat 30. XX wieku, kiedy wspomina w nim, że bezpośredni, taki największy wpływ pod kątem wyboru drogi życiowej, drogi politycznej miało jego starsze rodzeństwo, a przede wszystkim starszy brat Mojżesz, który zresztą w 1922 roku wraz z Leonem Kolcerem, takim jednym z najbardziej aktywnych działaczy komunistycznych na terenie Krakowa, mieli wprowadzić go w struktury Związku Młodzieży Komunistycznej w Krakowie. Jeśli jednak mowa o działalności komunistycznej w Krakowie i szerzej w ogóle w całej Małopolsce, to trzeba oczywiście zaznaczyć, że był to jeden ze słabszych ośrodków działalności ruchu robotniczego. Chyba najlepiej oddają to wspomnienia Romana Zambrowskiego, ówczesnego jeszcze Rachmila Zambrowskiego, który odwiedzając Kraków w 1927 roku umieścił w swoich wspomnieniach taką informację, że liczebność KPP na owe czasy szacował na około 30 osób. Nawet jeżeli uznać, że w tym czasie drugie 30 osób odbywało kary więzienia za działalność komunistyczną, to nawet myślę, że przy najbardziej optymistycznych szacunkach można by liczbę członków KPP, przynajmniej w latach 20., określać na nieprzekraczającą 100 osób. Troszeczkę lepiej wyglądało, jeśli chodzi o ruch młodzieżowy, o Związek Młodzieży Komunistycznej, jednak w pierwszych latach swojej działalności, w latach 22-23, trzeba powiedzieć, że jego działalność bardzo często zamierała. Rąkowski w strukturach ZMK swoją działalność rozpoczął od aktywności w pionie tak zwanej techniki. Dla tych Państwa, którzy nie wiedzą, czym zajmowała się technika, dopowiem tylko, że była to działalność związana na przykład z kolportażem ulotek, tudzież przygotowywaniem takich specjalnych, zakonspirowanych punktów kontaktowych dla komunistów. I w tej strukturze Rąkowski dosyć szybko awansuje, stając się kierownikiem techniki krakowskiego ZMK. Okazuje się działaczem na tyle aktywnym i energicznym, że już pod koniec 1924 roku za swoją działalność zostaje po raz pierwszy aresztowany, a na początku 1925 roku po raz pierwszy skazany na karę więzienia, którą zaczyna odbywać w więzieniu Świętego Michała, gdzie obecnie znajduje się siedziba Muzeum Archeologicznego miasta Krakowa. Szanowni Państwo, pierwszy pobyt młodego komunisty w
więzieniu był czymś w rodzaju próby z wiary do wyznawanej przez siebie ideologii marksizmu, leninizmu. Skądinąd wiemy, że bardzo wielu młodych działaczy ruchu robotniczego po takim pierwszym zetknięciu się, czy to z więzieniem, czy choćby z aparatem sądowniczym, rezygnowało z dalszej działalności w ruchu komunistycznym. W przypadku Rąkowskiego zaszło coś zupełnie odwrotnego. Wydaje się, że wręcz utwierdził się on w wyborze swojej drogi życiowej. Świadczy o tym między innymi jego bardzo aktywna działalność na terenie więzienia, w komunie więziennej. Między innymi brał udział w głodówkach, które miały wymusić na władzach więzienia pewne ustępstwa wobec więźniów politycznych. I oczywiście również, tak jak każdy młody komunista przebywający w więzieniu, podejmował się uzupełnienia braków w nauce. Wiemy na pewno, że Rąkowski czytał między innymi takiego klasyka komunizmu w więzieniu jak Karol Kautz. W 1926 roku, po przewrocie majowym i ogłoszeniu amnestii dla młodocianych więźniów, Rąkowski opuszcza więzienie już jako sprawdzony działacz komunistyczny, godny zaufania, i to rzeczywiście bardzo szybko procentuje, ponieważ już w roku następnym zostaje wybrany szefem Komitetu Okręgowego Związku Młodzieży Komunistycznej w Krakowie, co na owe czasy było równoznaczne z przyjęciem w szeregi członków Komunistycznej Partii Polski. Leszek Krzemień na łamach swoich kilku, jeśli nie kilkunastu książek bardzo często wspomina, że było to związane z tym, że starsi komuniści chcieli roztaczać kontrolę nad działalnością swoich młodszych kolegów, która bardzo często wymykała się spod wskazówek starszych kolegów z KPP. I myślę, że tutaj to przyjęcie Rąkowskiego w struktury, w szeregi członków Komunistycznej Partii Polski właśnie z tym się wiązało. Rąkowskiemu nie było zbyt długo dane cieszyć się z piastowania stanowiska szefa Komitetu Okręgowego Związku Młodzieży Komunistycznej, ponieważ już pod koniec 1927 roku po raz kolejny trafia do aresztu, tym razem za udział w wiecu komunistycznym zorganizowanym na terenie panieńskich skał w Lesie Wolskim. Tym razem jednak nie udaje mu się przed sądem udowodnić politycznego charakteru tego zgromadzenia, w związku z czym po paru tygodniach odzyskuje on wolność. Dla władz komunistycznych w Krakowie coraz bardziej jasne się jednak staje, że Rąkowski stał się już na tyle rozpoznawalną osobą, na tyle rozpoznawalnym działaczem komunistycznym na terenie Krakowa, że w zasadzie każda styczność z policją państwową skończyłaby się dla niego aresztowaniem. W związku z tym zapada decyzja, że Rąkowski będzie od tej pory pełnił rolę kogoś w rodzaju takiego wysłannika kierownictwa zarówno KPP, jak i ZMK na Małopolskę. Od tej pory działa też już jako opłacany funkcjonariusz partyjny, tak zwany funk. I rzeczywiście Rąkowski takiej działalności się podejmuje, zaczyna swoją podróż od Szanowa, Wiąża, Jaworzna. Następnie zostaje przerzucony na wschód od Krakowa do Tarnowa. Tam jednak tamtejsza organizacja komunistyczna dosyć szybko zalicza tak zwaną wsypę i Rąkowski musi się salwować ucieczką. W ostateczności trafia do okręgu Krośnieńsko-Jasielskiego. Ale te częste zmiany miejsca swojej działalności po raz kolejny nie uchraniają Rąkowskiego od kolejnego aresztowania. Podczas jednej z takich technicznych swoich podróży do Krakowa, najprawdopodobniej po wytyczne od kierownictwa KPP, trafia w ręce policji i kilka miesięcy w 1929 roku po raz kolejny przychodzi mu spędzić w więzieniu. Kiedy więzienie opuszcza, zostaje jeszcze raz mianowany szefem Komitetu Okręgowego Związku Młodzieży Komunistycznej.
Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że rok 1930 w karierze Romkowskiego był rokiem prawdziwego przełomu i nie wiąże się to bynajmniej tylko i wyłącznie z kolejnym awansem na szefa Komitetu Okręgowego ZMK, ale z tym, że Romkowski zostaje wybrany delegatem Okręgu Krakowskiego na 5. Zjazd Komunistycznej Partii Polski, który w lesie miał się odbyć w Peterchowie. Po różnych perturbacjach związanych zarówno z wyjazdem do Peterchowu, jak i potem z powrotem do Polski, władze Komunistycznej Partii Polski decydują wobec Romkowskiego, że powróci on jeszcze raz do Związku Sowieckiego, tym razem do Moskwy i to w celu podjęcia nauki w Komunistycznym Uniwersytecie Mniejszości Narodowościowych Zachodu. Tym samym krakowski etap kariery Romkowskiego ulega zamknięciu, natomiast otwierają się przed nim zupełnie nowe perspektywy w stolicy światowego proletariatu. W 1931 roku rzeczywiście podejmuje on naukę na Komunistycznym Uniwersytecie w Moskwie i wypadałoby tutaj zaznaczyć, że pomimo tej nazwy uniwersytet, no ta nazwa nie miała zbyt wiele wspólnego z tym pojęciem szkoły wyższej, zarówno w dzisiejszym, jak i w ówczesnym pojęciu tego słowa, a powodem było po prostu dosyć niski poziom słuchaczy tej szkoły, którzy bardzo często swoją edukację musieli zaczynać od poziomu nauki nauki pisania i czytania. Niemniej jednak Romkowskiemu jako studentowi tej uczelni przez wszystkie lata wystawiano bardzo pozytywne oceny, uznawano go za bardzo aktywnego i zdolnego ucznia. Odbywał zresztą przy okazji szereg praktyk, szkoleń, m.in. przeszkolenie wojskowe. Wstępuje w szeregi Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików, co jest bez wątpienia wielkim wyróżnieniem dla młodego komunisty z obcego kraju. Ale to, co wydaje się dla nas najistotniejsze w kontekście tego naszego dzisiejszego spotkania, to informacja, którą w swojej relacji przekazał nam jeden z kolegów Romana Romkowskiego ze studiów, Julian Kole, który stwierdził, że podczas ostatniego roku nauki zaproponowano im przejście specjalnego kursu wywiadowczego organizowanego przez NKWD. W relacji Juliana Kole on sam miał odmówić tej propozycji, natomiast Romkowskiemu przypisał zgodę. Ja jak do tej pory niestety nie znalazłem żadnego potwierdzenia źródłowego tej informacji, natomiast też nie znajduję jakichś specjalnych przyczyn, dla których Julian Kole akurat w tym aspekcie miałby się mijać z prawdą, więc myślę, że możemy przyjąć taką ostrożną hipotezę, że było to pierwsze takie poważne zetknięcie się Romana Romkowskiego z służbami specjalnymi Związku Sowieckiego. W 1933 roku Romkowski kończy naukę w Komunistycznym Uniwersytecie Mniejszości Narodowościowych Zachodu i kontynuuje edukację w Międzynarodowej Szkole Leninowskiej, tak zwanej Leninówce, której siedziba znajduje się w niewielkiej miejscowości Kraskowo, tuż pod Moskwą, a dokładnie sekcja polska tej szkoły tam znajduje swoje miejsce. I jest to już etap edukacji, który miał przygotować polskich komunistów do powrotu do kraju na tak zwaną robotę. Z całego tego okresu dwuletniego nauki w Leninówce na pewno warto wspomnieć jeden szczególny epizod, a mianowicie przez szereg miesięcy nauki w tej szkole Romkowski miał okazję zamieszkiwać wspólny pokój nie z kim innym jak z Władysławem Gomułką, przeciwko któremu za kilkanaście lat miał prowadzić śledztwo w sprawie o tak zwane odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1935 roku Rąkowski wraca do Polski. Niestety dla niego okazuje się, że jest już na tyle dobrze znanym działaczem komunistycznym dla Policji Państwowej, że w zasadzie nigdzie nie może zagrzać miejsca, cały czas musi zmieniać miejsce swojej działalności. Rozpoczyna od Komitetu Okręgowego KPP w Zagłębiu Dąbrowskim, następnie wyjeżdża do Poznania, aż wreszcie trafia do komunistycznej partii na terenie Katowic. Tam po raz kolejny zostaje aresztowany i postawiony przed sądem. W rezultacie zostaje skazany na 7 lat pozbawienia wolności za działalność komunistyczną. Swój wyrok odsiaduje w Rawiczu i tutaj po raz kolejny trafia do jednej celi z Władysławem Gomułką. Tym razem towarzyszy im jeszcze późniejszy działacz komunistyczny z Poznania, Jan Izydorcz. I warto przy tej okazji wspomnieć o tym paradoksie, o którym dosyć często się wspomina, że ci komuniści, którzy pod koniec lat 30. mieli okazję znaleźć się w więzieniach sanacyjnej Polski, w zasadzie z perspektywy czasu mogli zawdzięczać życie organom władzy sanacyjnej, ponieważ po likwidacji Komunistycznej Partii Polski w 1938 roku polscy komuniści byli masowo wzywani do Związku Sowieckiego i likwidowani przez tamtejsze służby sowieckie. Nie ma tutaj większych wątpliwości, że działacz tego formatu, którym był już Roman Rąkowski w tamtym czasie, z pewnością znalazłby się w gronie tych działaczy. Po wybuchu II wojny światowej Rąkowski wraz z grupą komunistów wydostaje się z więzienia w Rawiczu, udają się na wschód. Rąkowski po drodze niejako zalicza epizod walki w Robotniczej Brygadzie Obrony Warszawy. Jednak po upadku stolicy, tak jak większość polskich komunistów, udaje się pod okupację sowiecką. Finalnie trafia do jednego z większych skupisk polskich komunistów na wschodzie, to jest do Brześcia. Tam podejmuje się różnych działań o charakterze zarobkowym. Ja wymienię tylko jedną z nich. Otóż w 1940 roku Rąkowski rozpoczyna działalność jako specjalny korespondent Sztandaru Wolności na obwód brzeski. Po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 roku Rąkowski rozpoczyna działalność w partyzantce sowieckiej i tutaj już nie musimy mieć większych wątpliwości co do charakteru tej działalności, ponieważ w swoim życiorysie wielokrotnie przyznaje się, że jego działalność polegała przede wszystkim na działalności o charakterze wywiadowczym. Bardzo często stawał wręcz na czele jednostek partyzanckich sowieckich, które taką działalność uprawiały. Warto też przy tej okazji wspomnieć, że zarówno ta paroletnia działalność w partyzantce sowieckiej, która trwała do początku 1944 roku i te kilka lat, 7-8 około, spędzone w więzieniach sanacyjnej Polski, stanowiły potem o czymś w rodzaju takiej legendy, która otaczała Rąkowskiego pośród podległych mu pracowników aparatu bezpieczeństwa. To właśnie dzięki tym jego w cudzysłowie dokonaniom postrzegano go jako asa bezpieczeństwa Polski stalinowskiej. Na początku 1944 roku polscy komuniści zgromadzeni w Związku Patriotów Polskich dowiadują się o działalności Rąkowskiego już wtedy w strefie przyfrontowej i sama Wanda Wasilewska stara się o ściągnięcie go do Moskwy, początkowo z przeznaczeniem do działalności w polskim sztabie partyzanckim. Kiedy jednak przyjeżdża on do Moskwy, okazuje się, że musi się poddać kilkutygodniowemu leczeniu, w związku z czym ostatecznie zostaje oddelegowany do dyspozycji Centralnego Biura Komunistów Polski, gdzie przez
kolejne tygodnie oczekuje na nowe rozkazy. Te rozkazy przychodzą wraz z utworzeniem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w lipcu 1944 roku. Rąkowski zostaje oddelegowany do dyspozycji Stanisława Radkiewicza w celu tworzenia struktur aparatu bezpieczeństwa publicznego na terenach zajmowanych przez Armię Czerwoną. W latach 80. XX wieku podczas słynnych wywiadów Jakuba Bermana z Teresą Torańską, Berman, który wcześniej był członkiem Komisji Kadrowej Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, stwierdził, iż zdecydowali się oni posłać Rąkowskiego do bezpieczeństwa w nadziei, że będzie on w stanie poradzić sobie z doradcami sowieckimi. Oczywiście jako taki problem doradców sowieckich jeszcze wtedy nie istniał, natomiast wydaje mi się, że był to taki przytyk w kierunku właśnie tych kontaktów Rąkowskiego ze służbami specjalnymi Związku Sowieckiego. W sierpniu 1944 roku Rąkowski przybywa do Lublina i Stanisław Radkiewicz decyduje się go postawić na czele Wydziału Operacyjnego Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN, który w styczniu 1945 roku zostaje przemianowany na Departament I Kontrwywiadowczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. To, co charakterystyczne w działalności tego pionu, to to, że przez pierwsze miesiące podlegała w zasadzie całość pracy operacyjnej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, co zdaje się bardzo szybko okazało się ponad siły kierownika Departamentu I, ponieważ już w grudniu 1944 roku Stanisław Radkiewicz podczas obrad ścisłego kierownictwa Polskiej Partii Robotniczej utyskiwał na przeciążenie Rąkowskiego obowiązkami i wnioskował o to, żeby oddelegować do jego dyspozycji jakiegoś towarzysza, który będzie w stanie troszeczkę go odciążyć. Z mojej wiedzy wynika, że nic takiego w rezultacie nie miało miejsca, natomiast od wiosny 1945 roku rzeczywiście spod Departamentu I zaczęto wyłączać kolejne piony operacyjne do tego stopnia, że na koniec tego roku w prerogatywach Rąkowskiego pozostało rzeczywiście prowadzenie tylko i wyłącznie pracy kontrwywiadowczej ministerstwa. Niemniej jednak po latach Rąkowski stwierdził, że wszyscy nowo wybierani szefowie tych nowych pionów operacyjnych uważali go, tutaj cytuję, za starszego między sobą i za faktycznego zastępcę Radkiewicza do spraw operacyjnych. I ten stan rzeczywiście zostaje ukonstytuowany w styczniu 1946 roku, kiedy Radkiewicz decyduje się mu powierzyć stanowisko pomocnika ministra do spraw operacyjnych resortu bezpieczeństwa publicznego. Niespełna półtora roku po tym wydarzeniu Radkiewicz wnioskuje o awans Rąkowskiego na stopień generała brygady i przy okazji wystawia mu taką krótką opinię, która, jak mi się zdaje, w sposób zwarty, ale również bardzo treściwy i celny charakteryzuje pierwsze 3 lata pracy Rąkowskiego w aparacie bezpieczeństwa państwa. Pułkownik Rąkowski Roman jest pierwszym operacyjnym pracownikiem ministerstwa. Swą wiedzę operacyjną nabył w walce z sanacją i w walce z wrogiem w okresie okupacji w partyzance. Pułkownikowi Rąkowskiemu, jego uporowi, pracowitości i niespożytej energii ministerstwo ma dużo do zawdzięczenia, że zwłaszcza w pierwszym okresie zdolne było wykonać zadania, jakie stały przed nim. Pułkownik Rąkowski w praktyce szkolił pierwsze kadry kierownicze pracowników operacyjnych i przelał w nich swoje doświadczenie, swój zapał, swoją energię i upór w rozwiązywaniu operacyjnych problemów. W miarę rozrastania się aparatu bezpieczeństwa
i rozszerzania się frontu pracy od skrzynek kierowany przez pułkownika Rąkowskiego został podzielony na szereg departamentów. W tym to czasie mianowałem pułkownika Rąkowskiego moim pomocnikiem i powierzyłem mu zadanie trudne – koordynować pracę kilku operacyjnych departamentów. Z tego zadania wywiązuje się dobrze, ciesząc się całkowicie zasłużonym autorytetem całego kierowniczego aparatu bezpieczeństwa. Wnoszę o nadanie pułkownikowi Rąkowskiemu Romanowi stopnia generała brygady. Szanowni Państwo, kolejny stopień w karierze Rąkowskiego był związany bezpośrednio z pewnym przewartościowaniem, do jakiego doszło w polityce państw bloku sowieckiego w 1948 roku, a mianowicie z rozpoczęciem poszukiwania wrogów wewnętrznych w partiach komunistycznych bloku sowieckiego. Na terenie polskim zaowocowało to zwalczanie tzw. odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego, tudzież Gomułkowszczyzny. W związku z tym ze struktur Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego stopniowo zaczęto wycofywać wszystkie osoby, które postrzegano jako stronników Władysława Gomułki, a wśród nich dwóch pomocników ministra Radkiewicza, to jest Mieczysława Moczara i Grzegorza Korczyńskiego. Niejako skorzystał na tym nie kto inny jak Rąkowski, który zresztą już od kilkunastu tygodni został obarczony odpowiedzialnością za prowadzenie spraw o spisek wewnątrz partii i w rezultacie w styczniu 1949 roku został mianowany wiceministrem bezpieczeństwa publicznego. Równolegle do kariery w strukturach ministerialnych Rąkowskiego postępowała również jego kariera w strukturach partyjnych. Do Polskiej Partii Robotniczej został on przyjęty we wrześniu 1944 roku, a choć był wówczas zaledwie szeregowym członkiem, to przez wzgląd na istotę spraw, którymi zajmował się w aparacie bezpieczeństwa państwa, w samym tylko 1944 roku trzykrotnie uczestniczył w obradach ścisłego kierownictwa tej partii. Ta jego pozycja została formalnie potwierdzona nieco później, w grudniu 1945 roku, kiedy podczas pierwszego zjazdu Polskiej Partii Robotniczej został on wybrany zastępcą członka Komitetu Centralnego. Pełnoprawnym członkiem tego gremium został wybrany niemalże równo 3 lata później, podczas zjazdu zjednoczeniowego Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiej Partii Robotniczej w grudniu 1948 roku i po raz kolejny stało się to niejako kosztem stronników Gomułki, ponieważ na przestrzeni 1948 i 1949 roku z Komitetu Centralnego stopniowo wycofywani są najpierw Grzegorz Korczyński, a następnie Mieczysław Mocza. Szanowni Państwo, na początku 1949 roku kariera Romana Rąkowskiego znalazła się w swoim apogeum. Ale ktoś z Państwa mógłby powiedzieć, że przecież było przynajmniej jeszcze kilku wiceministrów bezpieczeństwa, którzy pełnili podobne funkcje, również zasiadali w Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Tacy na przykład oprócz już wymienionego przeze mnie Stanisława Radkiewicza, który oczywiście znajdował się w biurze politycznym, ale i oprócz Grzegorza Korczyńskiego i Mieczysława Moczara, w ścisłym kierownictwie bezpieczeństwa znajdowały się takie osoby jak Mieczysław Mietkowski, wiceminister jeszcze od października 1944 roku. W 1948 roku na stanowisko wiceministra zostaje mianowany były dowódca Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Konrad Świetlik. W 1950 kolejnym wiceministrem zostaje mianowany były szef Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej Wacław Lewikowski, a w 1952 zastępuje go były już wtedy pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łodzi, Jan Ptasiński.
To, co jednak odróżniało Ronkowskiego od wszystkich tych wymienionych osób, i mam tu na myśli również Stanisława Radkiewicza, to to, że właściwie on był jedyną osobą, która spośród wszystkich płaszczyzn działalności, tej istotnej działalności Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, w zasadzie zapisała się na karcie każdych z tych zainteresowań, od walki z podziemiem niepodległościowym, opozycją polityczną, kościołem katolickim, przez zwalczanie wrogów w gospodarce narodowej, rolnictwie, aż wreszcie po szukanie tych wrogów wewnętrznych w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Już tylko na tej płaszczyźnie wiemy bardzo dobrze, że izolowany był sam minister Stanisław Radkiewicz, Jakub Berman i Bolesław Bieruch niejako ponad głową ministra bezpieczeństwa publicznego konsultował się w tych sprawach bezpośrednio z Romanem Romkowskim. Ale spośród tych wszystkich aktywności Romkowskiego na przestrzeni lat 44-54 chciałbym zwrócić uwagę szczególną na jeden rodzaj tej jego aktywności, która jest być może w szczególny sposób powiązana również z działalnością Instytutu Pamięci Narodowej i o której chyba dosyć najrzadziej wspomina się i w literaturze, i w wystąpieniach historyków. Szanowni Państwo, gdyby wziąć wszystkie akty normatywne wydane w latach 44-54, które dotyczyły pracy z siecią agenturalną, to łatwo zauważymy, że na tych najważniejszych, a w zasadzie na większości z nich podpisany jest Roman Romkowski. Jeżeli nie jako autor tego czy innego, tej czy innej instrukcji, tego czy innego normatywu, to przynajmniej jako osoba, która zatwierdzała taki dokument do użytku służbowego. Co więcej, jeśli prześledzić wszystkie wystąpienia Romkowskiego w tych latach na różnego rodzaju odprawach, zebraniach, to w zasadzie bez względu na to, czego dotyczyło dane zebranie, czy to były sprawy gospodarcze, czy dotyczące nawet spraw organizacyjnych jakiegoś konkretnego departamentu, to myślę, że przynajmniej z 90% pewnością można by stwierdzić, że w tym wystąpieniu Romkowski bardzo duży fragment poświęcił właśnie pracy, metodom pracy z siecią informacyjną. Zresztą wczytując się we wszystkie te jego wystąpienia, można łatwo odnieść wrażenie, że bardzo szybko doszedł on do takiego przekonania, że w zasadzie praca z siecią informacyjną stanowi remedium na, może nie tyle remedium, co stanowi klucz do walki z wszystkimi wrogami władzy komunistycznej w Polsce. Zresztą bardzo często rugał swoich podwładnych za nieumiejętne posługiwanie się tym szczególnym narzędziem, jaką była sieć informacyjna. Wracając jeszcze na chwilkę do tego szukania pozycji Romkowskiego na tle ścisłego kierownictwa, przedstawicieli ścisłego kierownictwa aparatu bezpieczeństwa, chciałbym go spróbować porównać do dwóch osób, które tak jak on pełniły swoje funkcje w kierownictwie najdłużej, a zatem na przestrzeni lat 1944-1954. Jeśli weźmiemy te wspomnienia, te relacje, o których wspominałem na początku mojego wystąpienia, w których Romkowski jest często określany jako osoba numer jeden w aparacie bezpieczeństwa, to zaraz obok najczęściej występuje tam również ocena samego Stanisława Radkiewicza, którego najczęściej określa się takimi słowami, że najlepiej z nim było rozmawiać o polowaniach, ponieważ o referowanych sprawach służbowych najczęściej zapominał na dzień następny,
właśnie bardzo często też współpracownicy Radkiewicza wspominali o tym obchodzeniu jego osoby przez kierownictwo partyjne w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, czy wreszcie wprost znajdujemy takie stwierdzenia, że faktycznym szefem aparatu bezpieczeństwa nie był Stanisław Radkiewicz, ale właśnie Roman Romkowski. Szanowni Państwo, myślę, że znaczącym nadużyciem byłoby powiedzieć, że Stanisław Radkiewicz w aparacie bezpieczeństwa był figurantem. Myślę, że byłoby to sformułowanie odbiegające od rzeczywistości, natomiast odnoszę takie wrażenie, że Radkiewicz dużo bardziej skupiał się na pracy politycznej, której epicentrum znajdowało się przede wszystkim w biurze politycznym KCPZPR. W aparacie bezpieczeństwa po prostu nie było miejsca na uprawianie własnej polityki, bo aparat bezpieczeństwa działał na styku interesów doradców sowieckich z jednej strony, a z drugiej strony właśnie było kierownictwo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i tam bardzo trudno było przykładowo Mieczysław Moczar w latach 60. ewidentnie kreował swoją własną politykę w aparacie, w strukturach aparatu bezpieczeństwa, bo w latach 60. była taka realna możliwość. Natomiast pomimo tego, że ten aparat był dużo bardziej zbrodniczą machiną w latach 40. i 50., to tak na dobrą sprawę dla Radkiewicza, Romkowskiego czy innych wiceministrów nie było pole manewru, żeby uprawiać swoją własną politykę. Dlatego wydaje mi się, że taka osoba jak Romkowski, osoba, która bez wątpienia była sprawnym administratorem, z pewnością była po prostu na rękę Radkiewiczowi, dzięki temu, że takimi codziennymi sprawami, tak codziennymi mówię oczywiście w cudzysłowie, już nie nawiązując do zbrodniczego charakteru tej działalności, ale dzięki temu właśnie Radkiewicz mógł się oddać właśnie tej swojej pracy politycznej w biurze politycznym KCPZPR. Zresztą ten szczególny podział obowiązków w strukturze kierownictwa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego nie był dostrzegany tylko i wyłącznie przez pracowników resortu, ale również, co ciekawe, przez osoby spoza niego. I takim niezmiernie ciekawym przypadkiem jest właśnie to, co napisał w swojej książce Stefan Korboński pod tytułem W imieniu Rzeczpospolitej, gdzie króciutko opisał przesłuchanie, któremu był poddany w drugiej połowie 1945 roku właśnie przez Stanisława Radkiewicza i Romana Romkowskiego. Pozwolę sobie przytoczyć fragment. W dalszym ciągu nie było dla mnie jasne, do czego Radkiewicz zmierza. Dyskutując z nim, wróciłem do dawnego systemu. Jeden ja argumentował, replikował i tłumaczył, drugi starał się odgadnąć cel rozmowy i ewentualne zasadzki. Dopiero w drugiej godzinie wyszło na jaw, o co Radkiewiczowi chodzi. Za pierwszy głos rozsądku podziemia uznaliśmy odezwy z 17 i 27 maja. Chociaż odsądziliście w nich UB i PPR od czci i wiary, to w każdym razie wezwaliście naród do pracy nad odbudową kraju, a partyzantów do zaniechania walki. Tutaj Romkowski nie wytrzymał i wtrącił. Ale odezwa z 17 maja zachęca do dezercji z naszego wojska. Podziemna szmata NSZ wyjaśni ją, cytuję, jeszcze w ostatnim numerze. Szanowni Państwo, chyba trudno o lepszy przykład pokazujący, kto panował nad merytoryczną stroną pracy aparatu bezpieczeństwa i też nie dziwota, że Roman Romkowski tak często był zapraszany na obrady ścisłego kierownictwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, podczas której swoją wiedzą po prostu wspierał ministra Stanisława Radkiewicza. Jeśli natomiast chodzi o Mieczysława Mietkowskiego, czyli wiceministra, który
najdłużej piastował tą funkcję w okresie Polski stalinowskiej, ponieważ jeszcze od października 1944 roku, to we wspomnieniach jego współpracowników często występuje on jako taki typ sybaryty, który przede wszystkim skupiał się na pracy organizacyjnej ministerstwa. Jak tylko pojawiał się jakiś poważniejszy problem, to zazwyczaj uciekał na zwolnienie lekarskie. Chyba najbardziej takim symptomatycznym przykładem tej jego działalności był moment, kiedy kierownictwo partyjne postanowiło mu powierzyć zadanie stworzenia projektu aktu oskarżenia do pokazowego procesu generała Stanisława Tatara i pułkowników Kłótnika i Nowickiego. I rzeczywiście Mietkowski stworzył taki dokument, jednak recenzja tego aktu oskarżenia ze strony kierownictwa partyjnego była nader druzgocąca, ponieważ stwierdzono, iż jest on zupełnie naiwny politycznie i całe zadanie postanowiono powierzyć niekomu innemu, jak właśnie Rąbkowskiemu, który wywiązał się już z niego bez najmniejszych zarzutów, a nawet jak Berman stwierdził, co miało być w jego ustach wielkim pochlebstwem, iż, cytuję, został on skonstruowany w sposób przebiegły. Szanowni Państwo, jeśli mowa o Bermanie i kierownictwie partyjnym, to należy jeszcze dwa słowa powiedzieć o bez wątpienia wielkim zaufaniu, jakim Rąbkowski cieszył się w strukturach kierownictwa partii. Mam tu na myśli zarówno Bolesława Bieruta, jak i Jakuba Bermana. I chyba najlepszym tego dowodem jest właśnie powierzenie Rąbkowskiemu w 1948 roku prowadzenia czy też nadzorowania wszystkich spraw związanych z tym, a była to niezwykle delikatna materia polityczna, prowadzenia spraw o spisek wewnątrz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. A finałem tych spraw miały być oczywiście pokazowe procesy takich działaczy komunistycznych jak Marian Spychalski czy Władysław Gomułka. I warto, żeby podkreślić, że nawet po kilku latach, kiedy swoje procesy zorganizowali już Węgrzy, Czechosłowacy, Bułgarzy, a w Polsce te wszystkie sprawy utknęły w martwym punkcie, to Rąbkowski nadal nie był od tych spraw odsuwany. Nigdy nie postawiono w jego miejsce żadnego innego wiceministra. Przez chwilę tylko do pomocy właśnie pojawił się wiceminister Lewikowski, ale tak jak powiedziałem, w 1952 roku zdążył on już ministerstwo opuścić. Ale to zaufanie do Rąbkowskiego ujawniało się też na innych płaszczyznach. Przytoczę tylko jeden przykład. Otóż w 1953 roku Bolesław Bierut osobiście rekomendował w Moskwie przyjazd do stolicy światowego proletariatu Rąbkowskiego, twierdząc, że jest on najbardziej odpowiednią osobą, żeby przedstawić kierownictwu KPZR założenia polityki polskich komunistów wobec Kościoła katolickiego i postępowania wobec kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szanowni Państwo, koniec kariery Rąbkowskiego był bezpośrednio związany z ucieczką na zachód wicedyrektora Departamentu 10 NBP Józefa Światły. I dopóki jeszcze w zasadzie nie było wiadomo, co tak naprawdę wydarzyło się w Berlinie Zachodnim, zresztą bardzo szybko przyjęto teorię, że Józef Światło został porwany, dopóty Rąbkowski nie musiał się w żaden sposób martwić o swoją dalszą karierę, nawet pomimo tego, że ze swoich stanowisk byli odsuwani jego bezpośredni podwładni, tacy jak Anatol Wejlin czy Józef Różański. W marcu 1954 roku podczas drugiego zjazdu PZPR zdążono go jeszcze
wybrać po raz kolejny członkiem Komitetu Centralnego PZPR, a w lipcu tego roku odznaczono najwyższym, jak do tej pory, odznaczeniem państwowym, to jest orderem sztandaru pracy pierwszej klasy. Kiedy jednak w drugiej połowie 1954 roku na falach Radia Wolna Europa pojawiają się audycje z udziałem Józefa Światły, sprawa kariery Rąkowskiego jest już przesądzona, i to jest przesądzona z prozaicznego powodu. Po prostu wszyscy w gremiach kierowniczych, zarówno partyjnych, jak i ministerialnych, doskonale zdawali sobie sprawę, że Józef Światło swoją karierę zawdzięcza przede wszystkim wieloletniemu poparciu ze strony Rąkowskiego. I to też dzięki niemu uzyskał przez te wszystkie lata dostęp do szeregu tajnych dokumentów, które, jak się okazało, potem wypłynęły do informacji obcego amerykańskiego wywiadu, a część z nich pojawiła się w ramach jego relacji na antenie Radia Wolna Europa. Sprawy potoczyły się bardzo szybko. W listopadzie 1954 roku Rąkowski został odwołany ze stanowiska wiceministra bezpieczeństwa, natomiast już w styczniu roku następnego usunięto go z Komitetu Centralnego, jak również wyrzucono z samej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jego sytuacja pogarsza się jeszcze w październiku 1956 roku, kiedy do władzy dochodzi Władysław Gomułka, a zatem osoba, którą miał doprowadzić do pokazowego procesu i najprawdopodobniej do najwyższego możliwego wymiaru kary, w związku z czym w 1957 roku zostaje postawiony przed sądem dla stołecznego miasta Warszawy, wraz zresztą z Józefem Różańskim i Anatolem Fejginem, i skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Tym samym stał się też najwyższym urzędnikiem państwowym, który karnie odpowiedział za zbrodnie reżimu stalinowskiego w Polsce. Swoją karę rozpoczął odbywać w więzieniu w Sztumie, natomiast już w 1964 roku Rada Państwa postanowiła o zastosowaniu aktu łaski i zarówno Rąkowski, jak i Różański i Fejlin wychodzą na wolność. Rąkowski bardzo szybko otrzymuje całkiem niezłe stanowisko zastępcy dyrektora do spraw planowania w warszawskich zakładach radiowych Radwar, gdzie pracuje aż do śmierci w lipcu 1968 roku. I tutaj na koniec taka mała ciekawostka. Fakt jego śmierci, króciutko o tym fakcie wspomina m.in. na łamach swoich dzienników Stefan Kisielewski, prawdopodobnie odwzorowując plotki, jakie krążyły na ten temat w tym czasie w środowisku warszawskich literatów. Umarł, choć o tym nigdzie nie piszą, generał UB Rąkowski, jeden z głównych katów minionego okresu. Podobno był sam i zwłoki znaleziono dopiero po paru dniach. Nie wiem, czy to aby prawda. Zresztą prawdę nikt się tutaj nie troszczy. Szanowni Państwo, zdaję sobie sprawę, że chyba trudno o lepsze zakończenie wystąpienia niż cytat z dzienników Stefana Kiszelewskiego. Ja jednak pozwolę sobie jeszcze króciutko odnieść się do tego pytania, które pozwoliłem sobie zadać na początku mojego wystąpienia, a zatem o rzeczywistą rolę, jaką w aparacie bezpieczeństwa odgrywał Roman Rąkowski. Otóż wydaje mi się, że bardzo daleko było mu do działacza, którego można by określić takim określeniem homo politicus. I w zasadzie, jak do tej pory, nie odnalazłem w źródłach żadnych śladów, żeby na przykład wykorzystywał on swoje pełnione przez siebie stanowiska do kreowania jakiejś polityki,
czy choćby próbowania wzgięcia się o szczebel wyżej, czy to partyjny, czy ministerialny. Dużo bliżej było w moim pojęciu do takiego zaufanego żołnierza rewolucji ideologii marksistowsko-leninowskiej. Przy tym był niezwykle, przynajmniej na tle swoich współpracowników, niezwykle sprawnym administratorem i organizatorem, a w połączeniu z bardzo dużym zaufaniem ze strony kierownictwa partyjnego, bardzo szybko stał się również osobą prawie że nie do zastąpienia w organach bezpieczeństwa państwa. Natomiast jeśli osobiście miałbym znaleźć jakieś takie jedno zgrabne określenie, które mogłoby posłużyć za ocenę pozycji Rąkowskiego w strukturach aparatu bezpieczeństwa, to nazwałbym go po prostu niezwykle sprawnym administratorem systemu zbrodni. Patrząc przez pryzmat tego stwierdzenia, administrator systemu zbrodni, wydaje mi się, że bez wątpienia będzie można też nazwać Rąkowskiego osobą numer jeden w aparacie bezpieczeństwa państwa okresu stalinowskiego w Polsce. Dziękuję Państwu bardzo.